Przepis na napar z ostropestu. Oczywiście ostropest często znajduje się w naszej kuchni. Są nasiona już zmielone, które możemy kupić. Oczywiście je też możemy stosować, ale jak zawsze lepiej zmielić je tuż przed zrobieniem naparu. I łyżkę zmielonych nasion na litr wody i parzymy to pod przykryciem 15-20 minut. Smak, no co tu dużo mówić, może być taki sobie, więc warto troszkę czegoś słodkiego. Czy to będzie jakiś miód, czy to będzie jakiś zdrowy słodzik, czy to w ostateczności też ten cukier troszkę bardziej zwykły, to troszkę nam to poprawi smak. Ale warto zrobić coś lepszego, czyli dodać innych ziół i zwiększyć nie tylko te pozytywne właściwości tego naparu, ale też poprawić znacznie smak. Co możemy dodać? Miętę, nagietek, mniszek lekarski, koper włoski, tak, żeby to nie tylko smakowało lepiej, ale też było dla nas lepsze i skuteczniejsze. Po zrobieniu tego naparu, pamiętajmy, nie odcedzamy go, ponieważ na dnie często robi się taki osad i należy to wymieszać i nie odcedzać. Pić po prostu jak herbatę. I tu warto na przykład to pić dwukrotnie w ciągu dnia, tak żeby ten ostropest nam pomagał. Pamiętajmy też, że warto naprawdę dodać tych innych ziół, ponieważ mamy dodatkowe pozytywne właściwości. Poza zrobieniem naparu można też na przykład zalać całe nasiona zimną, letnią wodą i zostawić na kilka godzin w ciemnym miejscu. Wtedy powstanie coś takiego podobnego, taka gęsta papka, taka śluzowata papka, podobna do tego, co otrzymujemy, kiedy zalejemy len. I możemy to pić. Nie tylko właściwości, te co najczęściej mówimy o ostropeście, ale też to świetnie wpływa na nasz układ pokarmowy. Tylko pamiętajmy, w tej formie spożywamy to maksymalnie 2-3 tygodnie i robimy przerwę. Ja bym nie przekraczał tutaj 2 tygodni, ponieważ lepiej z tą drugą wersją nie przesadzać. O ile napar możemy pić właściwie cały czas, nie ma żadnych przeciwwskazań. I to w odpowiednich ilościach przygotujemy. Ale dlaczego w ogóle stosować ten ostropest? Oczywiście tu mogę zaprosić na mój materiał, w którym mówię o tym, jak ten ostropest wpływa na nasze ciało. No ale tak pokrótce można powiedzieć. Pierwsza sprawa i najważniejsza, zawsze podnoszona, to wątroba. Wspomaga pracę wątroby, pomaga jej w lepszym radzeniu sobie z tym, co niestety jej dajemy do zrobienia. Jeśli mamy problemy z tą wątrobą, to też powinna ona mocno wspomagać naszą poprawę raczej i pracę tej wątroby. Do tego oczywiście wspomaganie pracy nerek to też wsparcie dla naszego układu pokarmowego. Niektórzy tutaj wymieniają też takie rzeczy jak na przykład wsparcie naszego układu krwionośnego, poziom cholesterolu, ale tutaj te właściwości nie są aż tak duże jak to wspomaganie wątroby czy też nerek. Więc możliwości bardzo proste. Pamiętajmy, że to zalewanie tą zimną letnią wodą i ta papka, to możemy stosować też jako na przykład maseczka na skórę, ponieważ ostropest też ma takie właściwości. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, podziel się tym materiałem, tak żeby ktoś więcej mógł do niego dotrzeć. Oczywiście zapraszam na inne materiały, na inne kanały. Do usłyszenia i zobaczenia ponownie.